Wróćmy do naszej budki z burgerami, gdzie mieliśmy krzywą popytu z liczbą burgerów na godzinę. Korzystając z niej, chciałbym się nad czymś zastanowić. Mianowicie, jaki dochód uda nam się wypracować w godzinę w każdym punkcie tej krzywej? Mówiąc dochód, mam na myśli, ile dolarów łącznie dostanę za burgery sprzedane w danej godzinie. Zapiszę to tutaj. Dochód całkowity… Dochód całkowity to suma, jakiej żądam za jednego burgera razy liczba burgerów sprzedanych w godzinę. Suma za jednego burgera to cena. Zatem to się równa cena razy… A liczba burgerów sprzedanych w godzinę to wielkość popytu, więc razy wielkość popytu. To bardzo proste. Jeśli sprzedam 10 sztuk po 5 dolarów, to mój dochód całkowity wyniesie 50 dolarów. Za tyle sprzedam burgery w ciągu tej godziny. A teraz zastanówmy się, jaki będzie mój dochód w różnych punktach tej krzywej. Zrobię kolejną tabelę. W tej kolumnie będzie cena, w tej kolumnie wielkość popytu. I zróbmy kolumnę z dochodem całkowitym. Dochód całkowity. No dobrze, teraz policzmy kilka scenariuszy. Możemy wykorzystać te punkty. W punkcie A cena wynosi 9. Użyję tego samego koloru. Cena to 9, a wielkość popytu to 2. 9 dolarów razy 2 burgery. 9 dolarów za burgera razy 2 burgery na godzinę daje 18 dolarów dochodu. Widać to na wykresie. Ta wysokość jest równa 9, a ta szerokość jest równa 2. Zatem dochód równa się polu powierzchni tego prostokąta. Bo wysokość to cena, a szerokość to wielkość popytu. Dlatego dochód odpowiada polu tego prostokąta. Teraz weźmy punkt… Zróbmy jeszcze dwa, żeby wszystko było jasne. Teraz punkt B. W punkcie B cena wynosi 8, a wielkość popytu wynosi 4. 4 burgery na godzinę. Więc dochód całkowity jest równy 8 razy 4, czyli 32 dolary na godzinę. Znów widać to na wykresie. Wysokość to 8. Narysowałem szerokość. Wysokość prostokąta to 8, a szerokość to 4. Więc dochód całkowity to pole powierzchni… wysokość razy szerokość. Po prostu. Teraz weźmy punkt, którego nie zaznaczyłem na wykresie. A właściwie przeanalizujmy wszystkie te punkty dla zabawy. W punkcie C mamy 5,50. Cena wynosi 5,50, a wielkość popytu wynosi 9. 9 razy 5,50, 9 razy 5 to 45 i jeszcze dodać 4,50 to… 49,50. I znów, to będzie pole powierzchni tego prostokąta, który właśnie zaznaczam. Na pewno zauważyliście coś ciekawego. Obniżając cenę, przynajmniej w tym odcinku krzywej popytu, w miarę jak obniżamy cenę, zwiększamy nie tylko wielkość popytu, zwiększamy nasz dochód. Sprawdźmy, czy tak będzie dalej. Punkt D. Teraz punkt D. Wybiorę ten sam kolor. Cena wynosi 4,50 i sprzedajemy 11 burgerów. 11 razy 4,50. Policzmy. 44 dodać 5,50 znów daje nam 49,50. Zatem ten prostokąt ma takie samo pole powierzchni jak różowy prostokąt scenariusza C. Jeszcze jeden punkt, bo mamy ciekawą sytuację. Obniżyliśmy cenę i nic to nie zmieniło. Policzmy jeszcze tylko jeden punkt, żeby nie przedłużać. Punkt E. Inne punkty policzcie sami. W punkcie E moja cena burgera wynosi 2 dolary i sprzedaję 16 burgerów na godzinę, więc mój dochód osiąga 32 dolary. Właściwie zróbmy także F. Będzie komplet. Cena burgera to 1 dolar i sprzedaję 18 burgerów na godzinę, więc mój dochód to 18 dolarów na godzinę. I znów, odpowiada to polu tego prostokąta, tego szerokiego i niskiego. Natomiast prostokąt dla punktu E… Dochód całkowity w punkcie E odpowiada polu tego prostokąta. Zróbmy z tego wykres, żeby zobaczyć, jak dochód zmienia się w zależności od ceny i wielkości popytu. Narysujmy zależność dochodu od wielkości popytu. Narysujmy wykres. Na tej osi będzie dochód całkowity, a na tej osi będzie wielkość popytu. Jaki to mamy zakres? 0, 5, 10, 15 i 20. A dochód? Popatrzmy. Osiąga prawie 50. Zatem 10, 20, 30, 40 i 50. 30, 20 i 10. Dwa burgery sprzedają się za $9. Nie mamy tu osi ceny. Za dwa burgery dostajemy $18, czyli znajdujemy się gdzieś tutaj. Dalej, sprzedając 4 burgery dostajemy $32. Przy wielkości popytu równej 4 nasz dochód to 32. Wypada tutaj. Dalej, sprzedając 9 burgerów dostajemy prawie $50. Nasz dochód to niemal 50. Jesteśmy tutaj. Przy 11 jesteśmy na tym samym poziomie. Gdy wielkość popytu wynosi 11, też jesteśmy tutaj. Gdy wielkość popytu wynosi 16, nasz dochód to 32. 16 i 32. Tutaj. I wreszcie, gdy wielkość popytu wynosi 18, nasz dochód całkowity jest równy 18. Jak widać, punkty układają się w krzywą, która wygląda tak. Powinniście pamiętać z algebry, że mamy do czynienia z odwróconą parabolą. Zauważcie, że jest na niej punkt pozwalający osiągnąć maksymalny dochód. Gdybyście policzyli wszystkie punkty, gdybyście policzyli ten punkt tutaj, oznaczający cenę 5 i wielkość popytu 10, to sprzedając 10 burgerów po $5 dostalibyście $50 i na tym poziomie jest maksimum paraboli. Dlaczego o tym mówię? Mógłbym się tym zająć niezależnie od elastyczności, tylko po to, by sprawdzić, jaki dochód odpowiada różnym punktom krzywej popytu. Ale istnieje ciekawa zależność. W pierwszym odcinku o elastyczności użyliśmy tam tej samej krzywej. Gdy poznawaliśmy elastyczność, okazało się, że tu, w tej części krzywej, zaznaczę ją na pomarańczowo, w tej części krzywej przy każdej zmianie ceny, ponieważ cena tu jest wysoka, zmiana ceny wyrażona w procentach była dużo mniejsza niż procentowa zmiana wielkości popytu. Bo chociaż te punkty są blisko, mówimy o wartościach bezwzględnych. Każde zmniejszenie ceny o 1 powodowało wzrost wielkości popytu o 2, lecz obniżka o 1 stanowiła bardzo mały procent ceny, bo cena jest tu wysoka, natomiast procentowy wzrost wielkości popytu był ogromny. W tej części krzywej mamy więc dużą procentową zmianę wielkości popytu przy małej procentowej zmianie ceny. Dlatego w tej części popyt jest elastyczny. Wartość elastyczności cenowej popytu jest tu większa niż 1. Małe procentowe zmiany ceny powodują duże procentowe zmiany wielkości popytu. Natomiast w dolnej części tej krzywej widzieliśmy zjawisko odwrotne. Chociaż spadek ceny o 1 wciąż odpowiadał wzrostowi wielkości popytu o 2, tu cena była już dużo niższa, więc jej procentowa zmiana była dużo większa przy stosunkowo małej procentowej zmianie wielkości popytu. A gdy duża procentowa zmiana ceny powoduje małą procentową zmianę wielkości popytu, mamy popyt nieelastyczny, czyli sztywny. I wreszcie, w tej części krzywej, między tymi punktami, mieliśmy popyt jednostkowy. Inaczej proporcjonalny. Tutaj. Widać więc ciekawą zależność. Gdy mieliśmy popyt elastyczny, w tej części krzywej, to obniżka ceny, gdy w tej części krzywej obniżyliśmy cenę, wzrastał nasz dochód. Zapiszmy to. Tak jest w zasadzie zawsze, choć są dwie matematyczne sytuacje, w których nie jest to spełnione. Gdy popyt jest elastyczny, albo gdy jesteśmy na elastycznym odcinku krzywej popytu, obniżka ceny powoduje wzrost całkowitego dochodu. Dochód rośnie. Jeśli tniemy ceny na tym odcinku krzywej, więcej zarabiamy. Jeśli natomiast mamy popyt proporcjonalny. Jeśli mamy popyt proporcjonalny, to co się dzieje? Popyt proporcjonalny jest w tej części krzywej, dokładnie tutaj. Tutaj, gdy obniżamy cenę, muszę dodać, że mówię w przybliżeniu. Nasz dochód całkowity nie zmienia się. Prawie się nie zmienia. Stały jest tylko w jednym punkcie pośrodku. I wreszcie, gdy popyt jest nieelastyczny, gdy duża procentowa zmiana ceny powoduje małą procentową zmianę wielkości popytu, w tej sytuacji obniżka ceny zmniejsza dochód całkowity. Dochód całkowity zmniejsza się. Dochód całkowity zmniejsza się. Mam nadzieję, że czujecie, dlaczego tak jest. Bo tutaj, między tymi punktami, dana procentowa zmiana ceny powoduje wyższą procentową zmianę wielkości popytu. Jeśli cena spada o ileś procent, to sprzedaż rośnie o więcej procent. Wysokość prostokąta zmniejsza się wolniej niż zwiększa się szerokość, więc pole się powiększa. Tutaj obniżka ceny o ileś procent nie powodowała już podobnego wzrostu sprzedaży. Gdy zmniejszaliśmy wysokość naszego prostokąta, nie rekompensował nam już tego wzrost jego szerokości. Dlatego pole się zmniejszyło i tak samo nasz dochód.